jakie pierogi z czym, pani Asiu i pani Izabela? Truskawkami. Teraz wy, jak wasza grupa z czym pierogi? Pierogi z kapustami i grzybami. I wasza grupa Jonas, z czym macie pierogi? Z mięsem. Super. Good. Jak szef kuchni obierze o nas te pierogi, które w młodzie wykonała, to będzie z Asia. Bo nie wiem, tego nie powiem. To jest Asia. Ale jest Asia, tak po polsku się dozmiałem. Te z truskawkami było trudno odkleić najbardziej, ale mam nadzieję, wy macie z tym z kapustą i grzybami. Tak, że prosimy o ugotowanie do obiadu i wy macie z mięsem. Bardzo proszę, oddajcie panią i idziemy. Moi drodzy, cofamy się do pracy. Thank you.
Gefallen und das mit dem Keramik machen. Mit Keramik. Aha. Najbardziej podobała mu się dzisiaj praca w kuchni, bo on jest bardzo pilny w kuchni i prace ceramiczne. Jak ci się mieszka w Polsce z polską rodziną? Wie bist du zufrieden? Wie ist es in der Familie, polnischen Familie? Also bei mir ist das ziemlich gut, weil die Mutter kann nämlich ein bisschen Deutsch. Der Vater zwar nicht so, aber dafür bardzo podoba, bo mama troszeczkę mówi po niemiecku, naprawdę nie, ale się rozumiemy bardzo dobrze. Alicja, powiedz mi, kolejny dzień twój, jesteś ze szkoły, znasz Lubię, powiedz mi, jak oceniasz tą wymianę? Bardzo mi się podoba wymiana. Fajnie, nowych kolegów poznałam, koleżanki. Zamieszkałam z uczestniczką wymiany, ma na imię Alisza. Ma 12 lat, ma 4 rodzeństwa.